I na żywo z nami będzie dwóch zawodników Fighter Exclusive. Tak, tak. Mieliśmy okazję pooglądać was teraz na konferencji, na takim panelu przed galą. Jak odbieracie takie spotkania tutaj, jak jest w tej chwili na forum MMA? No, moim zdaniem super, że coś takiego w ogóle się wydarzyło i rok temu, i dzisiaj. No, nie widziałem nawet podobnych wydarzeń w ogóle w Polsce tego typu, które zrzeszałyby tak naprawdę tylko osoby ze środowiska, bo gdzieś tam zawsze te sporty walki się przewijały na jakichś targach fitness, targach kulturystycznych, zdrowy tryb życia, no ale jednak takich stricte sporty walki MMA K1 nigdy czegoś takiego nie było i super, bo nie ogranicza się to tylko tak naprawdę do jednego stoiska, tak jak wspomniałem, właśnie gdzieś na jakichś targach FIWE w tym roku było jedno czy dwa stoiska, może tutaj same są stoiska związane ze sportami walki, mi się bardzo podoba i cieszę się, że mogę uczestniczyć w czymś takim. A jak ty? Rok temu nie byłem na tym forum. Już chciałem powiedzieć, że rok temu się widzieliśmy, kurczę, widzisz, patrz. No tak, dużo twarzy, dużo ludzi. Nie byłem rok temu, teraz pierwszy raz to widzę i naprawdę jest fajnie, bardzo mi się tu podoba. Dużo ludzi z branży. No kurde, widać, że jest zainteresowanie. Mam nadzieję, że cały czas będzie miało to przełożenie na coraz większą popularność MMA w Polsce. No jest mnóstwo fanów, to jest chyba jedyne takie miejsce, w którym tak naprawdę można spotkać wszystkich zawodników z różnych sportów walki w jednym miejscu i zrobić z nimi wywiad, zdjęcie, cokolwiek. No tak, na pewno fani mogą tutaj no dużo, dużo zyskać, dużo właśnie jakichś autograf, zdjęć i tak dalej. No i właśnie porozmawiać z zawodnikami, więc na pewno to jest i dobre i dla nich i dla nas, bo to też jest oczywiście promocja jakaś. No właśnie, jeżeli chodzi o promocję, tutaj promowaliście kolejne gale, kiedy was zobaczymy? Ja jestem w trakcie dogadywania występu na najbliższej gali FEN. Tam troszkę ciężko zgrać moją osobę z kartą, która już jest prawie ułożona, no bo już jestem na takim etapie w tej organizacji, że no byle jaka walka mnie nie interesuje i na pewno włodarzy też nie interesuje, żebym walczył z byle kim. No jeśli nie na tej gali, na pewno teraz też mam napięty grafik, ja nie będę się nudził, a jeśli chodzi o FEN, no to już raczej bardziej jesień, gdzie ta klatka, która pojawi się w lato, zamieni się znowu na jesień, na ring, także bardziej celowałbym w jesień. No ja znów z kolei czekam na klatkę. Wiem, że teraz 20 maja będę walczył na PLMA 73. Będę bronił swojego pasa, jeszcze nie wiem z kim. No ale oczywiście jestem zawodnikiem też organizacji FEN i chciałbym w tym roku stoczyć pojedynek, tylko właśnie cały czas czekam na tą klatkę, czekam na łokcie, ale no, ta klatka jest kluczowa i no, czekam na nią. No właśnie, wiadomość o klatce trochę tak zrewolucjonizowało wizerunek FEN. Wprowadzają, przynajmniej mają zamiar wprowadzić klatkę. To chyba dobrze. To niewłaściwie osoby, no to zapytałeś. Ja wiem, bo... Nie, no tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj przed chwilą... Dobra, inaczej, że... Bo... Dobra. No, będzie dla ciebie różnica? Chyba nie. Tak jak wspomniałem, no jest to jednak mimo wszystko większa różnica niż ludziom z zewnątrz się wydaje, ale też no nie taka, żeby zaraz cała organizacja musiała no tak naprawdę się ograniczać do tego klatkoringu. Ja w klatce jestem w stanie zawalczyć, nie chciałbym całej kariery spędzić w klatce walcząc na salach K1, ale no na jednej, dwóch galach jestem w stanie zawalczyć, nie robi mi to jakiejś większej różnicy. A jaki jest kłopot z klatką? Słuchaj, bo ja już widziałem walki bokserskie w klatce. Wiesz, to jest tak, że przede wszystkim razi kibica K1 w oczy to wszystko, nie? A druga sprawa, że ja też jako zawodnik nie czuję się taki ważny jak teraz na Fenie, gdzie mam ten ring, są te liny, to jest coś, w czym się wychowałem sportowo. I kolejna sprawa, jednak już takie aspekty same taktyczne podczas walki. Minimalna różnica jest, typu poruszanie się, bardzo duża jest ta klatka. Nie ma tutaj narożników, w którym można często skończyć przeciwnika, bo on sobie zawsze gdzieś ucieknie. To są już takie mankamenty techniczne, ale jeśli chodzi o tak naprawdę to, dlaczego ja bym nie chciał tej klatki, to właśnie raczej ze względów wizualnych. A dla ciebie to chyba w to graj, tylko na to czekasz. Nie no, oczywiście, tak jak właśnie powiedziałem, bardzo trudno jest stawać po siatce, nie ma czegoś takiego, nie da się wstać tak naprawdę w klatkoringu, a ja jestem na przykład takim zawodnikiem, że mi łatwiej wstawać, gdy mam właśnie za plecami siatkę. Pomaga ci po prostu. Tak, dokładnie mi pomaga, bo tak to ciężko mi jest stać. No a w klatkoringu nie ma takiej opcji, człowiek wypada za te liny, więc po prostu z mojej perspektywy no klatka musi być, ale też rozumiem. To musicie się chłopaki dogadać. Nie, ja rozumiem, Marka. Trzeba to wyjaśnić. No właśnie.
po ringu. Albo w klatce. No właśnie, to włodarze FN też mają pewnie z tym problem, rozmawiają z wami, dyskutują. No, no to nie jest takie proste, jakby tak naprawdę się wydawało. No na pewno też jest aspekt też telewizji, tam na pewno też jakoś się dogadują. Pewnie też aspekt z tymi łokciami, czy chociaż w konkurencyjnej organizacji chyba są już łokcie, więc i idzie to na Polsacie, więc nie wiem dlaczego tu, to raczej to chyba to nie jest problem. No nie wiem, ja mam nadzieję, że jednak będzie i ta klatka i łokcie. No, ja na przykład nie wyobrażam sobie, że miałbym toczyć jakiś mega ważny pojedynek typu walka o pas w Fenie, która już dla mnie jest coraz bliżej w klatce. No nie chciałbym tego, chciałbym zdobyć ten pas tak, że tak powiem, no, prawilnie i raczej chciałbym, żeby to się... Po ludzku. Po ludzku, dokładnie, dokładnie, po ludzku. Nie gdzieś tam na doczepkę. No na pewno też i twój trener Igor ukierunkowuje cię w tym, prawda? Tak, no kickboxing no, to nie bez powodu od początku istnienia tej dyscypliny sprowadzony w ringu. Chociaż no nie powiem, no tak jak miałem raz pojedynek w życiu w klatce na gali PMMA w listopadzie na Torwarze, długo przed tym pojedynkiem akurat miałem możliwość trenować w klatce regularnie w WCA z Igorem. On jest, jeśli chodzi o to, jest bardzo elastyczny, jest bardzo mądrym trenerem, umiał mnie nawet w tej klatce nauczyć się poruszać, także... I do tego już dostosujemy. Panowie, w takim razie niecierpliwie czekamy na wasze walki. Wyjaśniajcie sobie problem z klatką i klatkoringiem. Bardzo dziękuję za to, że wpadliście do nas, że mogliśmy z wami chwilkę porozmawiać. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, dziękuję. Dzięki, pozdrawiam przystojnego Puchaja, Arkadiusza Wrzoska i oczywiście trenera Oknińskiego i Pawła Puściana i firmę Thermoplex. Dzięki wielkie.